Cześć, już mamy czwartek. Słuchajcie, jadę do sadu. Zobaczymy, jak tam chłopaki pracują. Ta pogoda taka cholera na dwa razy. Nie wiem, czy to wytrzyma znowu cały dzień, czy nie. No ale zobaczymy. Chciałem wrócić jeszcze do jednego tematu, bo na tym filmie z 28, na którym tutaj był u nas Karol. Pewnie Karol będziesz oglądał, także pozdrawiam. Słuchaj, dzięki, że wpadłeś. Fajnie było coś nagrać. Wracając do tematu, bo tam zapomnieliśmy poruszyć jednej kwestii odnośnie jaka jest dniówka w Sandomierskim. Więc sytuacja z dniówką, chodzi mi o cięcie. Ile bierze ekipa? Słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. Na dzień dzisiejszy koszt dniówki to jest 160 zł za 8 godzin pracy, w tym pół godziny oczywiście płatnej przerwy. I teraz tak, podejrzewam, że są ekipy, które zrobią to za 150 zł. Pewnie znajdzie się też ekipa, która przyjdzie za 140 zł. Tylko pomiędzy tymi ekipami jest jedna zasadnicza różnica. Ekipa, którą mam ja, umie ciąć i robi to w taki sposób, jak ja bym sobie tego życzył. Po prostu chłopaki wiedzą, co robią. I powiem wam szczerze, tak naprawdę wiadomo, no jeżeli jedziemy góry, to, no to ja jadę platformą, natomiast jeżeli robimy doły, a ja nie mam czasu, to po prostu mnie w sadzie nie ma i w tym sadzie mogłoby mnie nie być, bo po prostu chłopaki wiedzą, co robią i za co robią, także ekipa naprawdę solidna, godna polecenia, ja jestem bardzo zadowolony i tyle. Natomiast co do innych ekip, nie wiem, nie chcę się wypowiadać, jak ta robota u nich wygląda. Natomiast tak jak sobie jeżdżę po okolicy w niedzielę na przykład, tak jak sami widzieliście, no oglądam te sady, jak one są przecięte. Siłą rzeczy, jak jadę, no to zerknę. Jedne mi się podobają, drugie mi się nie podobają. Ja tam mówię, nie chcę oceniać niczyjego cięcia, natomiast tak jak mówię, ze swojego jestem zadowolony i nie mam do chłopaków żadnych zastrzeżeń. Wiecie co, ostatnio jakiś czas temu przyszła mi do głowy taka pewna myśl na temat sposobu sprzedaży na przykład ciągników sadowniczych. No bo zobaczcie, jak to wygląda w przypadku na przykład samochodów osobowych. Wchodzicie sobie na stronę jakiegoś tam producenta dowolnej marki i w 90% albo nawet i w 100%, ja nie wiem, z tych marek, które ja tam gdzieś kiedyś sprawdzałem, to jest dostępne. Jest dostępna taka opcja, która nazywa się konfigurator. Wchodzicie sobie w ten konfigurator, wybieracie sobie model, wersję silnikową, to wyposażenie dodatkowe, wszelkie tam dostępne opcje i ten konfigurator pozwala wam przynajmniej w jakiś przybliżony sposób oszacować wartość samochodu, który was interesuje. I teraz rodzi się takie pytanie w mojej głowie, czy nie dałoby się takiego czegoś zrobić w przypadku ciągników sadowniczych na przykład, że wchodzicie sobie na stronę producenta, wybieracie sobie model, macie jakieś tam wersje silnikowe, wiadomo, że w przypadku ciągników sadowniczych tych wersji silnikowych Bóg wie ile nie ma, więc to nie stanowi jakiegoś tam problemu. No i dorzucacie sobie te opcje i przynajmniej wiecie, z jakimi kosztami macie się liczyć w przypadku chęci zakupu takiego sprzętu. Wiadoma sprawa, że jeżeli dochodziłoby do finalizacji transakcji, no to sobie drukujecie taki wydruk z tego konfiguratora, jedziecie z tym do dealera, uzgadniacie wszelkie inne szczegóły, rabaty, tym podobne rzeczy. Prosta sprawa. Dlatego, nie wiem, w mojej opinii takie coś powinno być dostępne.
no co, no ktoś może powiedzieć, że no bo jest dużo opcji i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie sobie, ile opcji jest w samochodach. I to jakoś dla dealerów problemu większego nie stanowi, żeby taki konfigurator na tej stronie jednak był i służył do tego, do czego ma służyć. Więc dziwi mnie po prostu, że mamy XXI wiek i żeby dowiedzieć się o cenę czegokolwiek, no to trzeba zadzwonić do dealera, a on wam i tak powie, że trzeba przyjechać na rozmowę i wszystkie szczegóły ustalić na miejscu. Ja uważam, że to by było duże uproszczenie. I dziwi mnie po prostu, że do tej pory nikt takiego czegoś nie wymyślił. Słuchajcie, no udało się. Chłopaki skończyli tamtą kwaterę. Właśnie wziąłem platformę, tak jak widzicie. No i co? Gdzie to? To mało biegu. No i co? I jedziemy ostatnią kwaterę. Zapierdzielam, bo będziemy ciągnęli góry do końca dnia, no a część chłopaków już tam pójdzie za nami dołami. Także atakujemy. Dobrze, tak jak widzicie, walczymy dalej. Na części pipy idzie doły, tam po prawej stronie. My jedziemy górę. Fajnie nam to upływa w miarę szybko, w miarę sensownie. Także myślę, że jest duża szansa, żeby jednak to skończyć w tym tygodniu. No i co? Zostało nam jakieś około godzinki do końca. No jutro też atakujemy. Także słuchajcie, no tak jak widzicie, no dzień mija. Dla mnie powoli, no bo na ciągniku to wiecie, tak jak jest jeszcze w takim tempie. Tak jak widzicie, kolejny trochę powyjeżdżane po zeszłym sezonie. No w tym rzędzie to jeszcze nie ma tragedii. Jutro wam nagram tamten rząd obok, to zobaczycie, co się tam dzieje. I wytłumaczę wam właśnie, po co jest przedni napęd w ciągniku. Tym, którzy twierdzą, że taki napęd jest zbędny na płaskim terenie. No zbędny nie jest, bo ja na przykład w zeszłym sezonie miałbym duży problem po prostu, jeżeli tych przednich napędów bym w tych ciągnikach nie miał. Tak to wygląda. Także pracujemy. Słuchajcie, na dzisiaj koniec. W miarę dobrze poszło. Myślę, że jutro, no już większa część tej kwatery, na którą weszliśmy teraz po południu, będzie przecięta. No pod warunkiem, że przyjdzie tyle chłopaków, co było dzisiaj. Dzisiaj było 9. No i co dalej? Na dzisiaj tyle roboty. Dojadę do domu, zaparkuję sprzęt, to coś zjem i może uda mi się to powoli zmontować. To, co się dzisiaj tam udało nagrać. No i tyle, trzeba odpocząć, jutro znowu pracujemy. Także moi drodzy, miłego wieczoru wam życzę i do jutra, cześć!